O Jadwigo, o królowo, byłaś niezła, daję słowo. Władek, Władek, ten Jagiełło, to co zdziałał, z nóg nas ścięło. Jadwiga? Czy Jagiełło? Kontra Jagiełło. To był lepszym królem. Jadwiga! No, my tego nie możemy stwierdzić aż tak lepszy. Dobrze, ale to wiemy, że to jest kolejne zadanie, które dostali uczniowie pana Cebuli. Mamo, słuchaj tego, patrz. Dlatego, że kto lepiej będzie rządził krajem? Wykształcona 12-latka czy staruszek z laseczką? Ja uważam, że wykształcona 12-latka. Zaraz sobie o tym podyskutujemy, ale najpierw się przywitajmy. Cześć. 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 Tu? Do kulturki, kulturki. Czyli? Ola, Maja i Ma. Kulturki. Kulturki. A chciałabym powiedzieć, że Jagiełło umarł dlatego, że słuchał ptaszków. Dlatego i się przeziębił. Ale może najpierw powiemy jeszcze, o jakiej książce dzisiaj rozmawiamy. Już przecież powiedzieliśmy. Jadwiga. Kontra. Kontra. Jagiełło. Kolejna książka z cyklu Ale Historia. Grażyny Bąkiewicz. To też komiksowa. Z ilustracjami. Maja nie może tego skojarzenia z bąkami od siebie odciągnąć. Już kolejny nagrywany odcinek, a ta dalej swoje. No to zaczynamy. Jadwiga kontra Jagiełło. Kto jest opowiada? Kto jest narratorem w tej części? Gruby? Ja. Gruby? Który nie je sałaty. Tak, i ma taki brzuchol. Mamo, popatrz, bo on właśnie z tych takich mocy. O, zapomnieliśmy w tamtym odcinku powiedzieć, jak ona miała Zuzka. Moc miała Zuzka. Ona miała, że mogła lokalizować rzeczy ludzi i zwierzęta. A Gruby miał taki, że jak pomyślał o czymś, że jak było coś dla niego ważne, no to potrafił wyciągnąć to z kieszeni swojej, chociaż nigdy tego nie wkładał. I to było tak, i to było tak, że on tak naprawdę co chwilę, tylko kiedy wyrzucił cukierka, brał sobie. W ogóle nie zdawał sobie z tego sprawy, tak. Czyli co, cały czas jest cukierki? Robił sobie landrynki i tak. Tyle cukierków mógł zjeść. Tak, dlatego się nazywał Gruby. Bo właśnie Maja powiedziała, że był gruby. Dość. Ty gruby jak 80. W ogóle w wielu książkach jest takie powiedzenie jak gruby. Ktoś taki jest. Ktoś na niego mówi na kogoś się mówi gruby. Taki nieładny, jest. Prawda? Takie nieładne. Ale trochę to takie, przezwisko. Że na przykład więtrzku jest w tym jest. To takie nieładne, prawda? Taka ksywka, gruby. Że taka związana z wyglądem. Ksywki związane z wyglądem nie są fajne. Lepsze są chyba ksywki chudy. Związane z charakterem. Jak chudy. Na przykład Kazimierz Wielki. Na przykład chudy albo gruby, chudy, gruby. Jagiełło nie miał żadnej ksywki? A nie. Jadwiga? Jagiellończyk. Nie, to był ich no. Syn. A Jadwiga miała jakąś ksywkę? Też nie miała, co? A ile lat miała? Ale mnie to strasznie ciekawi, ta Jadwiga, bo to chyba pierwsza królowa w Polsce. Król! To był król, mamo, ty sobie z tego nie zdajesz sprawy, no. A to był król, nie królowa. Dobrze, Jadwiga, król Polski. To lepiej już brzmi. Tak, zdecydowanie lepiej to brzmi. I powiem wam, bardzo mnie to ciekawi, no bo przecież Władysław też był królem. Tak, było dwóch królów naraz. Dwóch królów naraz? Tak, właśnie wtedy nawet było na samym końcu pytanie, w jakim czasie, jacy królowie panowali, kiedy jakby było ich dwójka, coś w tym stylu. No tak, bo Jadwiga... Była królem. Odziedziczyła królestwo, można powiedzieć. Królowanie. I królowanie. Ile miała lat? 12. No właśnie, popatrzcie, bo niewiele była starsza od was. Już została królową? A poza tym ona wyszła za Jagiełłę, kiedy ona miała 12 lat, a on ponad 40. Mógł być jej dziadkiem. No trochę mógł, albo co? Tatem. Fajnie, tak? No tak. Jak wyobrażacie to sobie? Taka Ola na przykład za 2 lata bierze ślub z takim... Z kolesią, który jest jakieś od 30 lat ode mnie starszy. Nie, ale mamusiu, pomasz sobie. Na przykład jakieś takie dziecko 12-letnie bierze sobie ślub z panem, co ma 60 lat. No co to ma niby być? To chyba nie bardzo, co? Okej, a ty też ciało.
ścięło, a Maja, jak tam jest, co to zdziałał, znów nas ścięło. Znów nas ścięło. To znaczy, czyli nas takie... ścięło, upadliśmy. W sensie tak na, zrobiło na nas takie wrażenie, że... Bardzo, bardzo duże wrażenie. Aż usiedliśmy z wrażenia. Ścięło nas tak z nóg. Się, tak się mówi, że tak usiadło się z wrażenia, albo nas ścięło z nóg. Tak. No dobra, no to... Poproszę o argumenty. Kto był lepszy? Co zrobiła Jadwiga dla Jadwiga, Polski? Jadwiga oddała swoją biżuterię na Akademię Krakowską. No to prawda. To prawda. Swoje klejnoty? Wszystkie. Królewskie w dodatku oddała na Akademię, żeby ją wesprzeć. Pamiętacie Akademia, kto ją założył? Akademia Pana Kleksa. Nie, pan Kleks nie założył Akademii Krakowskiej, ale byłoby wesoło, gdyby to pan Kleks był tam profesorem. Ale to Kazimierz Wielki założył Akademię. A dlatego też pewnie się nazywa Jagiellońska, prawda? Bo to właśnie za czasów Jagiellonów Akademia tak mocno się rozwinęła. Też dzięki datkom właśnie Jadwigi. Mamo, ja bym ci też takie coś powiedziała, że jakby... W tym ten było takie na samym końcu, dlatego że też bym powiedziała, w tym Alex, jakby Alexa ławka była zepsuta i to chyba w tym było na pewno prawie. I jakby to było zepsute i on postanowił przechytrzyć słonia i zamienić się z nim ławkami. On odleciał, a słoniu poleciał w zepsutej ławce. I słoniu poleciał do czasu cegieły? No nie dokładnie, dlatego że on został taki jakby troszeczkę tak, wstrząsnął też głowy trochę, pamiętał znaczy to, ale tak słabo, jakby nie wiedział jak się znalazł tam i myślał, że jest jeden z krzyżaków. I oni dopiero na sam koniec mieli taką misję, że musieli go odnaleźć, polecieli i okazało się, że on przebrany już szedł na bitwę pod Grunwaldem, taki po prostu w stroju krzyżackim, na koniu jechał i takie, co wy tutaj robicie? No i skądś właśnie was poznaje. To jest ciekawy element tej historii, czyli wojna z krzyżakami. Ola tutaj powiedziała, że gdyby Jadwiga była bardziej królem niż Jagiełło, to nie musielibyśmy się w ogóle tym przejmować. Dlatego, że ona też jakoś taką wcześniej nawet z krzyżakami też tam, nie pamiętam, zrobiła coś tam, albo z innym też krajem, który chciał na nich napaść, albo coś. Rosją. Nie pamiętam. Pokój, tak? Zawarła. Układ taki. Tak, że wtedy Jagiełło poszedł chrzcić chyba Litwę. Litwę, tak. A ona pojechała w takie inne miejsce. A wtedy tam cała ekipa zebrała się razem z nią. Dlatego, że oni mieli udawać osoby, które przywożą jej jedzenie. No taki miała sprytne sposoby, co? Ta Jadwiga. No ale niestety z krzyżakami później w tej kolejnej wojnie nie negocjowała Jadwiga. Tylko rozmawiał z nimi Jagiełło. Trochę w brutalny sposób. No tak. I wydarzyła się ta bitwa pod Grunwaldem. I opowiem tutaj taką ciekawostkę, bo jak dziewczyny dowiedziały się o bitwie pod Grunwaldem, to byśmy chciały od razu oglądać. I chciały obejrzeć od razu film Krzyżacy. I powiem wam szczerze, że ja nie byłam sobie w stanie przypomnieć, czy w ten film nadaje się dla takich małych dzieci. No, mój kolega to oglądał w wieku 4 lat. No pewnie tak, niektórzy. Ale co zobaczyłam, to że ten film już jest pokolorowany, że już nie jest czarno-biały, tylko jest pokolorowany i można go obejrzeć. Ale powiem jedno, do tej bitwy wszystko było tak nudne, że ja z moją mamą co nie zasnęłyśmy przy tym filmie, więc no właśnie, sobie przewinałyśmy. Dziewczyny po 10 minutach przyszły, jak film się rozpoczął i powiedziały, mamo, mamo, tam jest ten film jest taki nudny, czy możemy przewinąć na bitwę pod Grunwaldem? A potem byśmy się śmiały z każdego takiego tego. To było takie śmieszne coś, bo ci Litwini, dlatego że ci Krzyżacy to mieli takie uzbrojone konie, cały takie ten, a ci Litwini to mieli takie galopujące, takie koniki szybciutkie. Jeden tam krzyczał takie Litwa i jakby tak tańczył na tym koniu, tak robił różne obroty. Czyli taką akrobatykę na konia. Walturzerkę. Tak, jak jechały w tym osoby z Litwy, to się wydawało, że to bardziej jadą na jakąś imprezę niż na wojnę. No ale co wygrali? No to Jagiełło też miał coś dla siebie do wpisania po stronie plusów. Szczerze, na tym było to widoczne bardzo dobrze. On stał i wrzeszczał. Wrzeszczał, nie, wy tam po lewej, w tamtą stronę, nie, wy tam po prawej, nie, w tamtą, w tamtą.
mam! No ale to się nazywa strategia. No właśnie, ale mamo, mówi się, że to on wygrał bitwę pod Gruwaldem, a on stał sobie bezpiecznie jakieś 15 metrów od bitwy i wrzeszczał. No to kto wygrał bitwę pod Gruwaldem? Ci, którzy walczyli. Ale na pewno nie Jagiełło, bo ten koleś to w ogóle nie walczył. No nie walczył, ale to może on wymyślił tą strategię. Kto ma walczyć, kiedy ma walczyć. Bez niego by sobie poradzili tak samo. Myślisz, że tak? Tak. A z Jadwigą to jeszcze lepiej. Bo ona by ubrała zbroję i cia, cia. A tam nie miało być dziewczyn. A w porządku. To się by się przebrała za Jagiełło. No, myślę, że ta Jadwiga mogłaby się dogadać, co? I mogłoby tej wojny w ogóle nie być. Daliby kawałek krzyżakom, oni by sobie wzięli kawałeczek. Nie byłoby dwóch nagich mieczy. Prawda? I tak dużo krzyżaków. Ale tam było, że jakby oni, wiedzmy, że stuk, my podzielili Litwa. Podzielili Litwę? Że krzyknęli tak, Litwa! No, ale pamiętacie, że Jagiełło tam ze swoim bratem to się nie bardzo dogadywał przez jakiś czas. Nie wiem, czy to w tej książce było. Z którym bratem? On miał chyba 6. No, no to się nie za bardzo dogadywali. Ale z takimś królem Litwy albo coś w tym stylu? Z księciem, no. Jeszcze starszym od niego. Jakby, no tak, dlatego, że jakby on, to najstarszy powinien odziedziczyć Litwę. Więc zobacz, jeśli on by był starszy, to jeśli Jadwiga miałaby wyjść za niego, to by jeszcze z jakimś 50-letnim panem dziewczynka miała. Która jeszcze szkoły nie skończyła. Jadwiga tam dobrze zadziałała, żeby się dogadali bracia i żeby wszystko było dobrze. Taki miała dar przekonywania ta Jadwiga. No to kto wygrał? Jadwiga czy Jagiełło? Kto był lepszym królem według was? Jadwiga? Maja, na kogo głosujesz? Jadwiga, a też powiem tak, że dobrze, że tam nie było ich ślubu. A w ogóle no to tutaj... Zawsze było takie, Bąsiu, chcę coś fajnego powiedzieć, no nie fajnego, ale takiego, że zawsze było tam takie coś, zawsze był taki jakby lot próbny, że każdy jechał sam. A jak tam gruby tam stał i siedział i patrzył, to jakby chodziło o to, że tam... Bo wcześniej i ta Jadwiga miała innego chłopaka takiego, z innego kraju. Tak, chyba. Bo ona miała wyjść za mąż za kogoś innego. Tak, i wtedy on i wtedy była taka styka, że on przyjechał i wszyscy rycerze go stamtąd wygnali i wtedy ta Jadwiga próbowała sama rękami otworzyć bramę. Mhm. Było takie, że chwyciła patelnię i próbowała rozwalić tą bramę, żeby tam pobiec za nim. No, bo ona miała wyjść, plan był taki, że ona wyjdzie za kogoś innego. A tu się nagle pojawia... Jagiełło. A w ogóle no to było takie też, że ona jakby też nie była, ona w ogóle przyjechała, miała być z kimś innym, przyjechała do nowego zupełnie kraju, bo ona była chyba z Węgier? Mhm. No właśnie. I potem jeszcze miała poślubić kogoś innego, zupełnie kogo nie znała, z innego kraju. Mhm. No tak. Czyli była Węgierką. Tak, i od tamtego czasu to Jagiełło był pierwszy już z nowej linii królewskiej, tak? Jagiellonów. Tak, bo najpierw była dynastia Piastów, potem Jagiellonów, a potem jeszcze jakaś była? No tak. Nie! Jaka była potem? Wazowie? A, Zygmunt III, czyli Waza. Nie za dużo nam pokazał. Nie za dużo nam pokazał. Ale to do niego jeszcze na pewno sobie dojdziemy. Historycznie o nim trochę poopowiadamy. Coś jeszcze zapamiętałyście z tych czasów Jagiełły? No za bardzo nie. No właśnie, o czym teraz tutaj powiedzieć? Albo jakąś fajną przygodę? Tak bardziej się powiem, że tam lubimy, to już musieliśmy powiedzieć wszystko, co nam się tam podobało. A właśnie, w tamtym odcinku nie powiedzieliśmy komu od ilu lat. No w ogóle dla mnie ta cała seria jest od 4-5 lat, naprawdę. Naprawdę? Myślicie, że takie dzieciaki tak, 4-letnie tak. Zrozumieją historię? No dobrze, 5. No, myślę, że tak 6-7. Taka pierwsza klasa jak Maja, to już na pewno. Nie, ja bym powiedziała, że zerówka by już to zrozumiała. Tak? No, tak. Może i tak. Jak ktoś się interesuje historią, to myślę, że już może sobie spokojnie czytać te książki. Jakieś hałasy nam się w tle pojawiły, bo coś tutaj robią za oknem. No, robią tak, jakieś drogi, wiercą, coś takiego. To może powiem, co nam się podobało.
No to zapraszam. Bardzo dużo rzeczy w ogóle. To, ten tytuł mi się podobał i wszystko mi się podobało. Mi się podobało to, że Jadwiga, Jadwiga jest jakby, ona była, ona jakby przechytrzyła dużo tego i ona też lubiła ucznictwo, że ona lubiła polowania, że zapytała się, a czy on lubi polowania? Tak, lubi. No to mogę tak za niego wyjść. Ja. No to mogę za niego wyjść. Jak lubi polowania, no to mogę za niego wyjść. Nie takie, a co on lubi robić? Lubi jeździć na polowania. O, to tak jak ja, w takim razie mogę za niego wyjść. No, myślę, że Jadwiga to w ogóle fajna dziewczyna była. Powiedziałam wam coś takiego, też trochę zabawnego, takiego też trochę dziwnego, że na samym końcu oni tam chcieli zapytać się, czemu Jagiełło jakieś tam rzeczy nie robił na tej bitwie. I jakby wezwano ich do rozmawiania z tym Jagiełło, że to było takie śmieszne w tych czasach, że dla królów normalne było rozmawianie o bardzo, bardzo ważnych sprawach po prostu w kiblu. Po prostu, naprawdę? No nie, on siedział sobie na kiblu i rozmawiał o tej bitwie z Grubym albo z Aleksem. No i po prostu już, a potem ten Aleks i Gruby szybko musieli uciec, jak on chciał wstać z kibla. A wy to nie lubicie rozmawiać o ważnych rzeczach w kibelku? Tak. W łazience? Tak, troszkę. Przy myciu zębów. Ja to mam wrażenie, że wy właśnie nawet jak myjecie zęby, to rozmawiacie. Tak. Mimo, że wtedy ciężko się rozmawia z pastą. Takie. Tak, pewnie, chyba nie można wziąć. Takie siostrzane wyjścia do łazienki i pogaduchy o ważnych sprawach. Czyli o wrzucaniu cukierków. Papierków od cukierków, ale nie powiem gdzie. Wiesz, to jest taka zabawa mała. Aha. Taka specjalna, taka. Ja kiedyś znajdę gdzieś dużą ilość cukierków, papierków. Nie, nie znajdę. Ty nie znajdziesz, bo to jest prywatna kogoś rzecz. A, okej. Okay. No to dobrze, no co, myślicie, że możemy... Kończyć? Zakończyć już ten odcinek? Tak. Czy coś jeszcze byście chciały dodać? Nie, ja już bym nie chciała. Super. No to... Pa? Pa. Pa. Żegnamy się. Pa. Tym razem z czasów Jagiełły i Jadwigi z czasów bitwy pod Grunwaldem wracamy do rzeczywistości. Pa! Ta-ta. Nie musimy wracać, jeszcze za chwilę będziemy znowu do tego, więc... Jeszcze na pewno nie raz wrócimy do historii. Pa! 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 Pa.